What a joy it is to be here. Jest to wielką radością być tutaj z wami razem. It's my first time in Poland. Jestem pierwszy raz w Polsce. And it's a joy to be with God's people. Cieszę się, że jestem z Bożym ludem. It's amazing what the cross has done. Jest to niesamowite, co, jakie dzieło uczynił krzyż. In the book of Revelation is out of every tribe, out of every people, out of every nation, out of every tongue. W Księdze Objawienia napisane jest, że wywodzimy się z każdego języka, narodu, z każdego plemienia. We will be gathered to him. Jesteśmy zgromadzeni dla niego. Jeszcze głośniej? Dobra. When the Lord descend from heaven with a shout. Kiedy Pan stąpi z nieba z okrzykiem. And with the voice of the archangel. I na dźwięk, na głos archanioła. It says the dead in Christ shall rise. Opisane jest, że wtedy umarli powstaną. And we who are alive shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. A my, którzy żyjemy w tym, będziemy żyć w tym czasie, zostaniemy porwani, by się spotkać z nim na obłokach. What a blessed hope awaits us. Jakie błogosławieństwo nas czeka. Since we are not waiting for the undertaker. Undertaker? The man who buries the dead. Czy my nie czekamy na grabarza, na kogoś, kto kopie umarłych, dla umarłych? We are waiting for him to take us out of here. My czekamy na to, żeby nas Pan zabrał do nieba. That's the Christian hope. To jest nadzieja dla chrześcijan. My desire is to speak this evening on sonship. Chcę dzisiaj mówić o synostwie. Is the highest form of blessing that God has given to us as Christians. Jest to najwyższy wymiar błogosławieństwa, jakie Bóg daje nam, chrześcijanom. And I would like to turn to some verses that is found in the scriptures. Chciałbym teraz zwrócić się do pewnych wersetów ze słowa. The book of Matthew. Księga Ewangelia Mateusza. Chapter 3. Rozdział 3. And verse 16 and 17. I wersety 16 i 17. Says, having been baptized, went up straightway from the water, and lo, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and coming upon him. And behold, a voice out of the heavens saying, this is my beloved Son, in whom I have found my delight. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa. I ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. The book of Proverbs, chapter 8. Księga Przysłów, rozdział 8. And verse 30. I wiersz 30. Przypowieści 8:30. Then I was by him a nursling, and was daily his delight, rejoicing always before him. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. The thought of sonship brings before us something of delight. Myślenie o synostwie powinno przynieść nam pewnego rodzaju zachwyt. It is God's purpose, is God's desire that we would be like his son. Bożym pragnieniem, Bożą myślą jest to, żebyśmy stali się tacy, takimi jak ja, jego syn. The book of Ephesians. List do Efezjan. Chapter 1. Rozdział 1. And verse 4 and 5. Wersety 4 i 5. According as he has chosen us in him before the world's foundation, that we should be holy and blameless before him in love, having marked us out beforehand for adoption through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa,
przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. The Son was such a delight to the Father's heart. Syn był zachwycający dla serca Ojca. Ojciec się zachwycał nim. Before time began, zanim rozpoczął się czas w ogóle, he was constantly the Father's enjoyment. Syn był stale radością Ojca. The Son, who is eternal, the eternal Son. Syn, wieczny Syn. It tells us in the Epistle of John. Mówi do nas w liście Jana. Chapter 1. W pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział. Chapter 1 and verse 2. Pierwszy rozdział, drugi werset. Pierwszy list Jana 1, 2. It says, and the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and report to you the eternal life which was with the Father, and has been manifested to us. A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. That which we have seen and heard, we report to you, that ye also may have fellowship with us, and our fellowship is indeed with the Father and with his Son. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem. The Son of God. Syn Boży. He had no beginning. Nie ma początku. He is eternal. Jest wieczny. This eternal life which was with the Father is now manifested to us. To życie wieczne, które było w Ojcu, zostało nam objawione, pokazane. John says we handled him, we contemplate him, we embraced him, this eternal life. Jan mówi, że to, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o życiu wiecznym. The Son in eternity, Syn w wieczności, is now the Son in time. Stał się Synem obecnym w czasie. The delight the Father had for him in eternity past, ten zachwyt, który miał Ojciec nad Synem w tej za przeszłej wieczności, is now manifested in time. Teraz objawia się w czasie. For 30 years, przez 30 lat the Father enjoyed the Son. Ojciec radował się, cieszył się z Syna. He was daily the Father's delight. On był codziennie radością dla Ojca. What wonderful communication was there between the Father and the Son. Jaka cudowna komunikacja, połączenie między Ojcem i Synem. This morning in the remembrance meeting, tego ranka w czasie godziny łamania chleba, a hymn was sung. Śpiewaliśmy pieśń, that brought to light how we delighted the heart of the Father. Pieśń o tym, jak na światło dzienne zostało pokazane. The hymn book. Give me the hymn book. Jak na światło dzienne został właśnie pokazana ta radość Ojca w Synu. 148. Śpiewaliśmy pieśń Ojcze jest jeden nad wszystkimi. 138. O Father, there is one above others. Ojcze jest jeden nad wszystkimi. Whom thou beholdest with pleasure. Well, you read it. I have a little bit difference. Yeah. Którego you read it. Ojcze jest jeden nad wszystkimi. Godne są chwały jego czyny. Yes, but it's a little bit different because it's a poem. But I will, no, I will read it too. Yeah. Ojcze jest jeden nad wszystkimi,
którego ty, nad którym ty się zachwycasz, twój umiłowany, twój własny syn, takim jakim był od wieczności. When you think of the son, kiedy myślimy o synu, and what he is to the father, i czym, kim on jest dla ojca, on the banks of the Jordan, nad Jordanem, the father's heart was so full of him. Serce ojca było wypełnione synem. Of his walk, of his ways, of his life. Jego drogą tu na ziemi, tym co czynił, jego całym życiem. That the father says, "This is my beloved son, in whom I found all my delight." Aż ojciec powiedział: "To jest mój umiłowany syn, w którym mam całe upodobanie." What a life! Jakież to było życie? But God in eternity past. Ale Bóg w tej zaprzeszłej wieczności has chosen us, wybrał nas, marked us off, wydzielił nas jakby ze świata for sonship, do synostwa. God wants us to be like his son. Bóg pragnie, żebyśmy my byli jak jego syn. God says, I want to fill this universe with people just like my son. Ojciec mówi, chcę wypełnić ten wszechświat ludźmi takimi jak mój syn. No, sonship, synostwo, is a position. Jest także pozycją, stanowiskiem. It's not male and female. Tu nie chodzi o to, że to jest mężczyzna czy kobieta. It's not that I have a daughter and I don't have a son. Bóg nie mówi, że mam córkę lub syna. Sonship is a place God has brought us into, a position of dignity and a position of honor. Bóg, synostwo jest jakby stanowiskiem, w którym Bóg zebrał nas wszystkich do takiego stanowiska czci i chwały. And he has done this for the delight of his own heart. I uczynił to, żeby zachwycić swoje własne serce, dla spragnienia swojego serca. No, this is not because God saw something in me and he says, well, you know, I'm going to make him a son. To nie dlatego, że Bóg zobaczył coś we mnie i powiedział, tak, jego uczynię moim synem. God says, I want you to be like my son. Nie, Bóg mówi, chcę, żebyś ty był, była jak mój syn. And God says, I have done so way back before this world's foundation. I Bóg mówi, uczyniłem to już, zaplanowałem to, zanim powstał ten wszechświat. So in the book of Ephesians, w księdze, w liście do Efezjan, tells us that God has marked us out for sonship. Jest napisane, że Bóg wybrał... Że Bóg przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Where can I see sonship? Gdzie mogę zobaczyć synostwo? Where can I see this sonship that God has brought me into? Gdzie mogę zobaczyć właśnie to synostwo, do którego Bóg mnie przyprowadził? The only place is to see it in the Son. Jedynym miejscem, gdzie możemy to widzieć this, właśnie w Synu. This wonderful position into which we have been brought for the delight of the Father's heart. To cudowna pozycja, do której zostaliśmy przyprowadzeni ze względu na serce Ojca. Saints, is wonderful. We are saved. Święci, to cudowne. Jesteśmy uratowani, zbawieni. My sins are forgiven. Moje grzechy są przebaczone. I am justified. Jestem usprawiedliwiony. Cleared from every charge. Oczyszczony z wszelkich zarzutów. I've been redeemed. Zostałem odkupiony. My slavery days are over. Moje dni niewolnictwa już przeszły zostały w przeszłości, już ich nie ma. I am reconciled. Jestem pojednany. Brought into the favor and wealth of divine persons. Jestem przyciągnięty do bliskości boskich osób. Praise God for that. Chwała Bogu za to. But God wants me to know. Ale Bóg chce, żebym wiedział. I am a son. Jestem synem. I have been brought into his presence. Zostałem przyprowadzony do jego obecności, bliskości. He wants me to be like his son, the Lord Jesus. On chce, żebyśmy my byli jak jego syn, Pan Jezus. And it's according to the good pleasure of his will. Jest to zgodnie z jego wolą. The book of Galatians, list do Galacjan, chapter 4, rozdział 4, and verse 6 and 7.
wersety 6 i 7. But because ye are sons, God has sent forth the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father, so thou art no longer a bondman, but a son. But if son, heir also through God. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. No, in the book of Ephesians, God is telling us, w liście do Efezjan Bóg nam mówi, the spirit of his son. Duch jego syna. The same spirit that was in the son is in the son. Ten sam duch, który jest w synu, is resident in every son. Mieszka w każdym innym synu. In every believer. W każdym wierzącym. Now you find the spirit of the son occupies us with the father. Właśnie duch jego syna zajmuje nas ojcem. It wants to enjoy what the father is enjoying. Chce, abyśmy my radowali się tym, czym się cieszy sam Bóg. It finds a delight in divine things. Ten duch prowadzi nas do zachwytu nad Bożymi rzeczami. In the book of Ephesians and chapter 3, w liście do Efezjan, rozdział 3, it tells us in verse 16, werset 16, czyli list do Efezjan 3:16. In order to give that in order that he might give us according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man that Christ may dwell through faith in your hearts being rooted and founded in love. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. No, in the book of Galatians, w liście do Galacjan, the spirit of the son occupies us with the father. Duch syna zajmuje nas ojcem, czyli in the book of Ephesians, w liście do Efezjan, the spirit of the father occupies us with the son. Duch ojca chce, żebyśmy zajmowali się synem. It's a mutual enjoyment. Jest to obustronna radość. And John in the epistle puts it together. A Jan w jego liście łączy to wszystko razem. He says that you may have fellowship with us. Mówi, że możecie mieć społeczność z nami. And truly our fellowship is with the Father and the Son. I naprawdę nasza społeczność jest z Ojcem i z Synem. This is what divine persons want. Tego chce boska osoba. He has brought us in. Przyprowadził nas do siebie. That I may have the Father's thoughts of the Son. Abyśmy przejęli myśli Ojca o Jego Synu. And I may have the Son thoughts of the Father. Ale również, żebyśmy mieli myśli Syna o Ojcu. That is what sonship is all about. O tym to właśnie znaczy synostwo. That I can enter into the Father's interest and just reflect these things in my Czyli Ojciec chce, żebyśmy przejęli Jego myśli i żebyśmy je odbili do Niego, żeby On po prostu zobaczył swoje myśli w nas. You see, thank God for Moses. Dziękujemy Bogu za Mojżesza and Joshua, i za Jozuego, Elijah and Elisha, za Eliasza i Elizeusza and the prophets. I za proroków. But they are men of like passion as we are. Ale to są ludzie, którzy mają pasję dla Boga jak my. But when you want to see sonship, ale kiedy chcecie zobaczyć synostwo, and this place of dignity into which we have been brought, i miejsce godności, do którego zostaliśmy przyprowadzeni, we have to look at the son. Musimy patrzeć na syna. Years ago I was in the UK. Wiele lat temu byłem w Anglii. And the prince was not living up to his position. I książę tego kraju nie żył tak, jak powinien według swojej pozycji. He and his wife had a split. Yes, okay.
On i jego żona rozwiedli się. And I said in England, powiedziałem w Anglii, the prince is a disgrace to the position to which he belongs. I powiedziałem, ten książę obraża to stanowisko, tą pozycję, którą zajmuje. I will not make that mistake anymore. I my nie chcemy popełniać takiego błędu nigdy. He says it's not the prince. Mówi, że to nie jest książę. He is a man of dignity. But who? They said that the prince was a man of dignity. But who said that? The one of the saints in the meeting. Aha. Jeden z wierzących na zgromadzeniu powiedział, że to nie jest książę. Książę to jest godny człowiek, człowiek godności, wywyższenia. We have been brought. Zostaliśmy przyprowadzeni into a place to reflect the position into which we have been brought. Jesteśmy przyprowadzeni do pozycji, do stanowiska, w której powinniśmy żyć, odbijać właśnie to stanowisko, żyć godnie według niego. When it comes to the son. Kiedy myślimy o synu, at the age of 12. Kiedy miał 12 lat. Let's turn to it in the book of Luke. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Luke chapter 2. Rozdział 2. Luke chapter 2 and verse 49. Ewangelia Łukasza 2:49. It says, and he said unto them, how is that that it sought me? Wist ye not I must be about my father's business? I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? At the age of 12. W wieku 12 lat. That is what sonship is all about. To właśnie oznacza synostwo. Having the father's interest. Mieć zainteresowanie w ojcu. Having the heart of the father before him. Cały czas patrzeć na serce ojca. What my father wants, I want. To, co chce mój ojciec, ja również chcę. I was on my way from Germany going back to New York. Kiedy wracałem z Niemiec do Nowego Jorku. And on the plane there was a father and a son. W samolocie leciał ze mną ojciec i syn. It was a wonderful communication they were having together. Pięknie ze sobą, cudownie ze sobą rozmawiali. They were discussing business. Rozmawiali o sprawach biznesowych. And it was wonderful. Było to dla mnie cudowne. I was right behind them and I was listening. Siedziałem za nimi, mogłem ich słuchać. When we landed, kiedy wylądowaliśmy, I said to the father and the son, powiedziałem wtedy i do ojca i do syna, I appreciated the communication that you had between you and your son. Doceniam to, dziękuję wam za te rozmowy, które mieliście między sobą, ojcem i synem. He said, sir, it's not always like this. On mówi, przepraszam, ale nie zawsze tak jest. Sometimes we have heated conversations. Czasami mamy takie gorące dyskusje. You met us at one of our best times. Poznałeś nas, zobaczyłeś nas w naszym najlepszym momencie. He says, my son was telling me I was wrong in a decision I made. Mój syn mówił mi, że pomyliłem się w pewnej decyzji. But I let him know. Ale dałem mu do zrozumienia, everything stops with me. Że wszystko to zatrzymało się na mnie. Because I am father. Bo ja należę do ojca. He is the son. A nie, przepraszam, ponieważ ja jestem ojcem, a on jest synem. Not between the father and the son in the Bible. W Biblii to nie jest nie między ojcem i synem. He perfectly delighted the father's heart. On doskonale zachwycił serce ojca. The wonderful communication that went between the father and the son. Widzimy tutaj w Biblii cudowną komunikację między like, ojcem i synem. Was like Abraham and Isaac. To było jak Abraham i Izak. Father, ojciec. Here is the fire. Ojcze, oto i ogień. Here is the wood. Oto drewno.
But where is the lamb for the burnt offering? Ale gdzie jest baranek na ofiarę? My son, God will provide himself a lamb. Synu, ojciec przyprowadzi sobie ofiarę. And they went on together. I szli dalej razem. Listen, I am a father. Posłuchajcie, jestem ojcem. I have a son and two daughters. Mam syna i dwie córki. And I tell you, it's a blessing as a father to have a wonderful relationship with your son. Błogosławieństwem dla ojca jest właśnie mieć świetną relację ze swoim synem. But when you look at your son and he wants to do that which pleases you. Ale kiedy widzisz, że twój syn chce czynić to, co tobie się podoba, it does something for the heart. To coś ma wspólnego, wtedy wpływa na twoje serce. Young boys, młodzi chłopcy, young sisters, młode siostry, you want to get anything from your parents? Chcecie otrzymywać coś od rodziców? Just delight their hearts. Starajcie się podobać ich sercom. The son, syn, at the age of 12, w wieku 12 lat, I must be about my father's business. Powiedział, że w tym, co ojca mego być muszę. John's Gospel, chapter 4. Ewangelia Jana, 4 rozdział. And verse 34. Werset 35. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Przepraszam, 34 werset. 4:34. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. This is sonship. To jest właśnie synostwo. Not only the father's business. Nie tylko zajmowanie się tym, co jest ojca, but I want to do his will. Ale chcę czynić jego wolę. Chapter 8. Rozdział 8. And verse 29. I werset 29. And he's... Verse 29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. He always did those things that pleased the Father. On zawsze czynił to, co podobało się ojcu. Luke's Gospel, Ewangelia Łukasza, chapter 22. Rozdział 22. And it says, good verse. When he prayed in the garden. Oh yes, 42. Yeah, 41 and 42. Okay. Czyli rozdział 22 Ewangelii Łukasza, wersety 42 i 43. 41 i 42. Should I read? Yeah, yeah. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana modlił się, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. He is the son. On jest synem. Father, not my will. Ojcze, nie moja wola, but thy will be done. Ale niech Twoja wola się stanie. I tell you to find, this is the same spirit that God has placed into the sons. To jest ten sam duch, który Bóg włożył w serca synów. That I may reflect the same moral features of Christ. Żebym ja również odbijał moralne cechy Chrystusa. When I am in the good of sonship, when I'm in the good of sonship, or really laying hold upon it. Kiedy to moje synostwo jest dobre, kiedy ja potrafię się opierać na nim. You will find, I will seek the Father's interest. Sami zobaczycie, kiedy wasze synostwo będzie odpowiednio dobre. I will want, to będzie wtedy, kiedy będę zainteresowany wolą ojca. I will want to please him. Będę chciał podobać się jemu. I will surrender my will to him. Poddam moją wolę jemu. In Matthew's Gospel in chapter 4 and verse 4. Ewangelia Mateusza 4:4. It says, man shall not live by bread alone.
Jest napisane, że nie samym chlebem żyje człowiek, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. This was the path of the Son. To była ścieżka, którą podążał Syn. Obedience to God's word. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. In the book of Mark, chapter 1 and verse 35. W Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, 32 werset. It says he rise a great while before they entered into a quiet place and they prayed. Przepraszam, 35. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 35. A wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. When the Son, the Lord Jesus, looked back on his life. Kiedy Syn, Pan Jezus, patrzy wstecz na swoje życie, we find language that is golden, is heavenly. Widzimy, że jest tam język złoty, język niebiański. John chapter 17. Ewangelia Jana, 17 rozdział. And verse 1. 17:1. Ewangelia Jana 17:1. And these things Jesus spake and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son may glorify thee, as thou hast given him authority over all flesh, that as to all that thou hast given him, he shall give them life eternal. Wersety 1 i 2. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. All of us. Wszystkim. As sons. Synom. Is here to glorify the Father. Właśnie synowie są po to, żeby uwielbiać, wywyższać Ojca. Why am I here? Dlaczego tutaj jestem? Why God saved me? Dlaczego Bóg mnie zbawił, uratował? What is God's purpose for my life? Jaki jest cel Boga dla mojego życia? I see it in the Son. Zobaczę to w Synu. That I want to have reproduced in me. Chcę powtórzyć, reprodukować to we mnie. Features of sonship. Cechy synostwa. No, in Romans chapter 8. List do Rzymian, rozdział 8. And verse 29. 29, Rzymian 8, 29. Go ahead, read it. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. It is God's desire. To jest właśnie pragnienie Boże. It's God's purpose. Cel Boży. To conform me to the image of his Son. By zmienić mnie, by mnie ukształtować w obraz Jego Syna. He is the firstborn amongst many brethren. On jest pierworodnym pośród wielu braci. It's three places in the scriptures you find this word firstborn. W trzech miejscach w Piśmie znajdujemy to słowo pierworodny. Twice in the book of Colossians. Dwa razy w liście do Kolosejan. And once here in the book of Romans. I tutaj właśnie w liście do Rzymian. He is the firstborn of all creation. Jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. He takes the number one place by coming into his creation. On zajmuje miejsce numer jeden. Pierwsze miejsce, kiedy przybył tu do stworzenia. He is the firstborn from amongst the dead. On jest też pierworodnym z umarłych. As being risen from the dead, he takes the number one place. Kiedy został wzbudzony z umarłych, znowu zajął miejsce numer jeden, pierwsze miejsce. But God is going to have many sons. Ale Bóg pragnie mieć wielu synów. But he is the Son. Ale to jest ten jedyny Syn. He stands unique. He has the preeminent place there. On jest całkowicie unikalny. On zajmuje to główne, najważniejsze miejsce. But God is working on us. Ale Bóg również działa z nami. God has given us the position of sonship. Bóg dał nam stanowisko synów, synostwa. This place of dignity, this place of honor. Miejsce czci, miejsce szacunku, godności. But now God is conforming me
to answer to that place to which he has brought me. Ale teraz Bóg przemienia mnie, żebym odpowiedział, zaczął żyć według tego stanowiska, które mi dał. No. Every son God receives, he disciplines. Every son God receives, he? Hebrews chapter 12. Hebrews. List do Hebrajczyków, rozdział 12. Discipline. Yeah. Thank you. Bóg karci każdego syna. Dyscyplinuje. God is going to discipline every son. Bóg będzie dyscyplinował, karcił każdego syna. You see, probably in Poland, you don't spank your children, you see? Prawdopodobnie w Polsce nie dajemy klapsów, nie bijemy dzieci. But where I came from. Ale tam skąd pochodzę. My son, literal son. Mój własny syn. When he was a little boy. Kiedy był małym chłopcem. He used to give a lot of trouble. Sprawiał nam wiele kłopotów. And one day. Pewnego dnia. Tego nie trzeba tłumaczyć. I give him five of these. Pięć razy dostał. And he began to cry. Zaczął wtedy płakać. And I said to him, the same pain you felt, I felt too. I wtedy mu powiedziałem, twój ból, który odczuwałeś, ja go tak samo odczuwałem. I use my hands. Użyłem mojej ręki. And he looked at me and says, but you not crying, daddy? Ale spojrzał na mnie i mówi, jak to? Ty to nie płaczesz, nie płaczesz, tatuś. Listen, every son. Posłuchajcie, każdy syn. It tells us here, verse 5, 6, 4 to 6. Okay. Yeah. Czyli rozdział 12 listu do Hebrajczyków, wersety od 4 do 6. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Why we go through some trying times? Dlaczego czasami przechodzimy przez czas próby? Every son, God says, I'm going to discipline you. Bóg mówi do każdego syna, będę was karcić, dyscyplinować. That you may be partakers of my holiness. Abyście byli uczestnikami mojej świętości. God says, your fathers discipline you for their pleasure. Bóg mówi, wasi ojcowie karcą was według swojego upodobania. But God is disciplining us that we will be like his son. Ale Bóg dyscyplinuje, karci nas po to, żebyśmy byli tacy, takimi jak jego syn. So he says, don't despise the chastening of the father. Dlatego mówi, nie odrzucajcie, nie lekceważcie karania pańskiego. It will yield the peaceable fruit of righteousness to those who are exercised thereby. To karanie, karcenie przyniesie owoc sprawiedliwości tym, którzy są karani. The blessings of sonship. Błogosławieństwa synostwa. To be marked out to represent the son in the place where he was despised and rejected. My jesteśmy wyznaczeni, przeznaczeni po to, żeby reprezentować syna tam, w miejscu, gdzie on został odrzucony. What an honor. Jest to dla nas wielki zaszczyt. What a dignity. Jaka godność dla nas. That we are. W który jesteśmy. Sons of God. My jesteśmy synami Bożymi. And God has put his son, the spirit of his son in my heart so I can use the same language that the Lord Jesus used. I Bóg do naszego serca włożył tego samego ducha, który miał Jezus Chrystus, abyśmy mogli używać tego samego języka w stosunku do Ojca. Abba Father. Abba Ojcze. Boy, what an intimate
relationship we have. Jakiż to intymny związek, jak relacja, jaką mamy z Ojcem. Romans chapter 8. List do Rzymian, 8 rozdział. And verse 14. I werset 14. Rzymian 8, 14. In that Romans chapter 8 have a lot of aspects of the Spirit of God. W rozdziale 8 listu do Rzymian widzimy wiele aspektów cech Ducha Bożego. But in verse 14 he is a leader. Ale w wersecie 14 Duch Boży jest przedstawiony jako przewodnik. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. As the son, he was led by the Spirit of God. Tak samo jak syn był prowadzony przez Ducha Bożego. He was born of the Spirit. Urodził się z Ducha Bożego. We also are born of the Spirit. My również narodziliśmy się z Ducha. He was indwelt by the Spirit. On był wypełniony Duchem Świętym. We also are indwelt by the Spirit. Również jesteśmy wypełnieni, mieszka w nas Duch Święty. He was sealed with the Spirit. On był zapieczętowany Duchem. We are also sealed with the Spirit. My również jesteśmy zapieczętowani Duchem. He was anointed by the Spirit. Był namaszczony przez Ducha. We are also anointed by the Spirit. My również jesteśmy namaszczeni Duchem. But then to be led by the Spirit means I must be in the good, surrendered to the Spirit of God that he may lead me where he wants me to go. Abyśmy jednak byli, mogli być prowadzeni przez Ducha Bożego, my musimy poddać się Jego prowadzeniu, tak żeby mógł nas właśnie zaprowadzić tam, gdzie On chce. As the Son, he was led into the wilderness. Jako Syn był On, Pan Jezus, prowadzony do posłuszeństwa. We are sons. My jesteśmy synami. Am I led? Czy jestem prowadzony? Does the Spirit have His way with me? Czy Duch Boży ma swoją drogę ze mną? Czuję, że mnie prowadzi? He was full of the Spirit. Pan Jezus był pełen Ducha Świętego. To be led and to be filled with the Spirit is optional. Wypełnienie i prowadzenie Ducha Świętego to jest opcja. But it's the privilege of sons to be led and to be filled with the Spirit. Ale to jest przywilejem synów, być prowadzonym i wypełnionym Duchem Świętym. One brother said to us. Pewien brat powiedział nam in New York City, w Nowym Jorku, that they had this man at the door of an house. Widzieli pewnego mężczyznę przy wejściu do pewnego domu. And he had a key. I miał klucz. And he was trying to put the key in the hole. I starał się trafić tym kluczem do zamka. And someone called the police. I ktoś wezwał policję. And says someone trying to break into a house. I zgłoszono, że ktoś próbuje się włamać do domu. And there he was. I próbował. And the police says, "What are you doing?" Kiedy przyjechała policja, krzyknęła do niego: "Co robisz?" He says, "The house is moving." Powiedział, że dom mi się rusza. "Come and hold it down so I can put in the key." Proszę, przytrzymajcie ten dom, żebym trafił do dziurki. He was drunk. Był oczywiście pijany. He was filled with wine. Był napełniony winem. Wherein was excess? He had too much wine. Wypił za dużo wina. But God says, "Be filled with the Spirit." Ale Bóg mówi: bądźcie wypełnieni Duchem Świętym. If I am filled with the Spirit, jeśli jestem wypełniony Duchem, I will be occupied with the Father as the Son was. Będę zajęty naszym Ojcem, tak jak Jego Syn, jak Pan Jezus był. To be led by the Spirit. Będę prowadzony Duchem. What a delight the Son was to the Father. Pomyślcie, jakim zachwytem był Syn dla Ojca. But I want to, in closing, chciałbym już kończyć. Touch on a son. Powiedzieć jeszcze o synu. We go into Luke chapter 15. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. 15. Yeah. 1:5. This was a son who never knew the dignity of the position into which he was brought. W tym rozdziale jest mowa o pewnym synu, który nie był świadom, w jakiej
jakiej godności jest, jakim stanowisku jest. He never realized what the Father had was his. Nigdy nie wiedział, że to, co jest Ojca, to jest też Jego. The Father wants what was the Father's was his. Ojciec tak chciał, że to, co jest Ojca, jest również Jego. And the Father says, listen, all that I have is yours. I Ojciec mówi, posłuchaj, wszystko, co moje, również jest Twoje, należy do Ciebie. All the Father desires, enjoy it with me. Wszystkie pragnienia Ojca cieszyły się mną. So in verse 11 and 12, w wersecie 11, 12, potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. He had lost sight. On stracił z oczu of what delighted the father's heart. To, co zachwycało, co podobało się ojcu. He had lost sight, it's not my will, thy will be done. On zapomniał o tym, że powinien mówić nie moja, twoja, ale twoja wola niech się stanie. He had lost sight of the fact, my desire is to please you, daddy. Stracił w ogóle z oczu to, że jego pragnieniem powinno być podobać się ojcu. Give me what I want. Nie, powiedział, daj mi to, co moje. I am just tired of this Christian life. Mam serdecznie dość tego chrześcijańskiego życia. I don't want these shackles anymore. Nie chcę już więcej tych kajdan. I want to be free. I want to be liberated. Chcę być wolny, wyzwolony. How you think the father felt? Jak myślicie, co, o czym myślał ojciec? Son. Synu. Please. Proszę. All that I have is yours. Wszystko, co jest moje, jest twoim. Still, the admonition was not received. Niestety nie doszli do porozumienia. He took his journey into a far country. Pojechał do odległego kraju. You find when we lose our first love. Kiedy tracimy naszą pierwszą miłość. We want to get away far from the saints. Wtedy chcemy oddalić się daleko, chcemy odejść daleko od świętych. You find we don't want to live. What is area called? This region or the town? Yeah. Województwo śląskie. Eh? Mikołow or Silesian region? Silesian Voivodeship? Yeah. They will want to go north. Okay. Yeah. As far as possible. Czyli chcemy po prostu uciec tu ze Śląska, uciec po prostu jak najdalej na północ, jak się tylko da. They don't want to see the saints. Po prostu nie chcą wtedy widzieć świętych. Nie chcą nic słyszeć o Chrystusie. Well, this was this young boy. I taki właśnie był ten syn. But he got a lesson he will never forget. Ale otrzymał lekcję, której nigdy nie zapomni. He end up in the swine pen. Zakończył tym, że zajmował się świniami. He learned something there that you will never learn among human beings. Nauczył się wśród świń tego, czego nigdy nie nauczy się wśród ludzi. The swine have no manners. Świnie nie mają manier. They don't ask, you go first, I come second. Świnie nie pytają ciebie, może ty pierwszy, ja potem. They don't say, let us share together. Nie mówią nawet tego, żeby się podzielić. All is for me. Wszystko jest dla mnie. It's I and I alone. Dla mnie tylko i dla mnie samego. So he looked and saw the pigs. I zobaczył, jak te świnie tam zajadają. He came to himself. I wtedy wejrzał w siebie. How much bread, how much servants, how much bread my father have enough to spare, and I am here with hunger. Ile ojciec ma chleba, ma nawet służących, ile tego wszystkiego tam jest, żeby mi się podzielić ze mną, a ja tutaj głoduję. I'll arise, I'll go home. Wstanę i pójdę do domu. I tell you, the father was looking out for him. A ojciec wyczekiwał, patrzył, szukał go. The father ran when he came home and covered him with kisses. Kiedy syn wrócił do domu, ojciec pobiegł do niego, wyściskał go, wycałował. Bring the best robe. I powiedział, przynieście najlepsze ubranie. Shoes on his feet. Załóżcie buty na jego stopie. Ring on his finger. A nawet pierścień na jego palec. Brought him, bring him back into the position, the enjoyment of the position that is his.
i przyprowadźcie go do pozycji, do stanowiska, ale nie tylko, do radości z tego stanowiska, w którym miał być. Kill the fatted calf. Zabijcie woł, koźlęcie, czy nie, nie, czy, zabijcie ciele. The same thing the father ate, the son ate. To, co jadł ojciec, miał też jeść syn. The same thing he drank. To, co miał pić ojciec, miał pić i syn. The enjoyment of the son. Wtedy miał odczuwać radość z tego, że jest synem. He is the fatted calf. He is the fatted calf, the Lord Jesus. Fatted calf? Lord Jesus is a fatted calf. Yes, yes. The peace offering then. Pan Jezus jest tym, tym tucznym cielęciem, czyli tą ofiarą po prostu pokoju z Bogiem. It says the father was moved with compassion. Jest napisane, że ojciec był poruszony współczuciem. I, you know, there was a young, just before I came to Poland, I was in the home of a brother with his son. Krótko przed moim przybyciem do Polski byłem w pewnym domu, gdzie był właśnie ojciec i syn. Rebellious. Ale syn zbuntowany. And I said to his father, powiedziałem wtedy ojcu, if I was your father, in front of his father I told him, he told to the son, right in front of his father. Okay. Powiedziałem do syna w obecności tego ojca. If you was my son, if I was your father, jeśli to ja byłbym twoim ojcem, I would have gone upstairs, pack your bags and said to you, make a decision. Poszedłbym do twojego pokoju, spakował cię i powiedział, zadecyduj. This is the principles of this house. Takie są zasady tego domu. I said, so no. What will you do? I turned to his father, what will you say? A wtedy powiedziałem, nie. Ważne jest, ojcze, co ty powiesz, co zrobisz? Not a word. Nie potrafił wydobyć z siebie słowa. I says, I'm going upstairs and pack your bags. You said. Yes. Więc Brian powiedział, to ja pójdę do góry spakować. He says, no, 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 I don't want to leave. I nie, syn powiedział, nie chcę wychodzić, nie chcę uciekać. I said, well, if you want to stay in your father's house. A więc powiedziałem, jeśli chcesz pozostać w domu swojego ojca. These are the principles. Takie są panujące tu zasady. These are the principles of the father's house. Takie są zasady panujące w domu ojca. Being the good. Być dobrym. Of your salvation. Być zadowolonym ze zbawienia. The only persons who could have worn shoes in the house were sons. Jedynymi osobami w domu, którzy mogli nosić buty, to właśnie byli synowie. Let me enjoy my sonship. Czy cieszymy się tym naszym synostwem? Hey. See this? A ring. Yeah. Widzicie to? To jest pierścień. I put that on 38 years ago. Włożyłem go 38 lat temu. I lost one. Jednego nawet straciłem. And I didn't know how to tell my wife it was lost. Jak ja miałem powiedzieć żonie, że go zgubiłem? And I said to her, says, sweetheart, I don't know where I lost this ring, you know. And powiedział, kochanie, nie wiem, gdzie go zgubiłem. Naprawdę nie wiem. I got another one before the evening was out. Zanim doszło do wieczora, miałem już drugi. You belong to me. Należysz do mnie. Hey. Imagine what the father has given to us. Wyobraźcie sobie, zastanówcie się, co ojciec nam podarował. And he says, I have done all of this. I on mówi, wszystko to dla ciebie uczyniłem. That you may sit with me. Abyś siedział ze mną. And enjoy the son. I cieszył się tym, że jesteś synem. The peace offering. To jest właśnie ofiara pokoju, żebyśmy cieszyli się naszym Panem Jezusem, tym Synem. Feasting upon the Lord Jesus Christ. Mamy świętować z powodu Pana Jezusa, naszego Pana Jezusa Chrystusa. It is not when he came home, he says, Father, I've sinned.
To nie jest wtedy. Wtedy nie świętujemy, kiedy mówimy: Ojcze, zgrzeszyłem. Father never answered him. I ojciec nigdy nie odpowiedział. He just brought him in to enjoy his position again. Kiedy syn w tej przypowieści wrócił, powiedział: Ojcze, zgrzeszyłem, ale ojciec nic na to nie powiedział. Po prostu go wziął do domu, żeby mógł cieszyć się tą relacją, synostwem. Saints, święci, we are sons. Jesteśmy synami. Sons of God. Synami Boga. Chosen before the foundations of the world. Wybranymi zanim powstał świat. To be like him. By być jak on. His son. Jak jego syn. For his delight. Dla jego upodobania. As the son brought delight to him, the father has chosen us to bring delight to him also. I tak jak właśnie syn, Pan Jezus, przyniósł zadowolenie, upodobanie ojcu, Bóg wybrał również nas, żebyśmy tak jak on przynosili mu zadowolenie. Walk in the dignity of where you have been brought. Żyjmy godnie, według właśnie tej godności, do której zostaliśmy przyprowadzeni. Since I often ask myself, święci, co jakiś czas pytam samego siebie, how am I representing the Son here? W jaki sposób ja reprezentuję Syna tutaj? But I must take it a little higher. Ale muszę jeszcze podnieść poprzeczkę. Am I bringing delight to the Father's heart? Czy ja przynoszę zadowolenie ojcu, sercu ojcowskiemu? In the book of Hebrews, w liście do Hebrajczyków, and chapter 2, rozdział 2, wers 11, list do Hebrajczyków, drugi rozdział, wersety 11 i 12. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. We are a sanctified company. Jesteśmy uświęceni. We are a dependent company. Jesteśmy zależni. Verse 10. Werset 10. For it became him for whom are all things and by whom are all things in bringing many sons to glory to make perfect the leader of their salvation through suffering. Werset 10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. What a blessing. Jakie błogosławieństwo. To be brought into such. Że staliśmy się synami. For the delight of the Father's heart. Dla upodobania serca Ojca. Since I've been to the UK, as I told you. Kochani, byłem kiedyś w Anglii. And I went to Buckingham Palace. I poszedłem do pałacu Buckingham. I get to the gate. Dotarłem do bramy. And there was a soldier. A przy bramie był żołnierz. With a little black thing on his head. Z taką czarną rzeczą na głowie. And you know what he was saying to me? Wiecie, co mi powiedział? Not speaking. Nie mówiąc. So far. And no further. Tylko dotąd i ani kroku dalej. Don't even come through the gate. Nawet nie próbuj przejść przez tą bramę. The queen didn't even come out the window and says hello. Królowa może podejść do okna, pomachać, powiedzieć: witajcie. But the son came out. Ale syn może wyjść. From the portals of glory. Z portals. From the very presence of God. Z samej obecności Boga. To bring me in. Żeby mnie wprowadzić. That I should be holy, abym był święty, blameless, bez winy, before him in love. Przed nim w miłości. The same position that the Son has been given as a man has been given to us.
Ta sama pozycja, jaką otrzymał Pan Jezus jako człowiek, została również darowana mnie. We are seated together in Him. My również jesteśmy w Nim zawarci. Siedzimy z Nim w Panu Jezusie. What a place of blessing. Jakie miejsce błogosławieństw. I'm going to live and ask the Lord to help me. Kiedy stąd wyjdę, poproszę Boga, by mi pomógł. To enjoy my position and this place of dignity. Cieszyć się tą pozycją, którą mam i tym miejscem godnym godności. The world don't know that you and I are sons. Świat tego nie widzi, że ty i ja jesteśmy synami. And with the words of John deep in his epistle. I mówiąc słowami Jana z jego listu. Behold what manner of love has the Father bestowed upon us. Trzeci rozdział pierwszego listu Jana. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. That we should be called the children of God. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. A place of delight. Miejsce upodobania, zachwytu. For the Father's heart. Dla serca ojcowskiego. I am not going to think about myself the way I think about myself. Nie będę już myślał o sobie tak jak ja, a sam o sobie myślę. I'm going to think about myself the way the Father thinks of me. Ale będę myślał o sobie taki sposób, jak Ojciec o mnie myśli. I'm a son. Jestem synem. I have the spirit of his son. Posiadam ducha jego syna. And I want to be for the Father's heart. I chcę żyć dla serca Ojca. Amen. Amen. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty.
Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował.
Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz,
że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu.
Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś
czyli tak jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie
I wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo. Bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce, Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony
ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła Apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I
Nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł, ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw
wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką
chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon
nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy: i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego,
czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było
co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I
jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego,
uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga. Prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, podkieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie,
co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500. Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.